Przegląd taneczny przedszkolaków to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez nauczycieli i uczniów zespołu szkół nr 7. Zainteresowanie imprezą jest duże i co roku na parkiecie prezentuje się przynajmniej kilka przedszkoli. Dzieci w przedszkolu bardzo lubią śpiewać i tańczyć, dlatego też co roku zespół szkół nr 7 organizuje przegląd tańca przedszkolaków. Zapraszamy do udziału okoliczne przedszkola. Współorganizatorem tego przeglądu jest także Rada Osiedla Nowe Winogrody Północ, która sponsoruje nagrody. Celem tej imprezy jest nie tylko dobra zabawa, ale także integracja okolicznych przedszkoli i wymiana doświadczeń. Taniec jest formą aktywności, którą większość dzieci uwielbia. I tak naprawdę udział w przeglądzie tanecznym nie wymaga jakichś wielkich przygotowań. Dzieci przygotowują się cały rok, bo jakoś szczególnie się nie przygotowujemy. Ja jestem nauczycielem tańca, jest to moja pasja i generalnie dla dzieci też jest to pasja. One po prostu przez cały rok tańczą, cieszą się tym tańcem. A to jest uwieńczenie naszej pracy po prostu z zajęć. Powiedzcie mi, co dzisiaj zatańczycie? Jak wyglądały przygotowania? Stasiu, zatańczymy i na pewno nam ładnie wyjdzie. Będziemy się stajać i tak dalej, tak? A z czego będzie się składał ten wasz układ taniec? Skakanie, machanie i takie różne spokojne fragmenty. Lubicie tańczyć? Lubimy. No i bardzo... No i ten układ, który wam zatańczymy, będzie mega fajny, więc oczy muszą być bardzo przygotowane. Cieszymy się, że jako Rada Osiedla Nowe Winogrody Północ możemy się włączać zarówno na Wichrowym Wzgórzu, jak i na Osiedlu Zwycięstwa i wspierać te działania, bo widać po dzieciach, że bardzo im się to podoba, chociażby dzisiejszy przegląd tańców przedszkolnych. To jest impreza, która się cieszy już kilkuletnią tradycją i widać, że z roku na rok z jednej strony poziom jest coraz wyższy, ale przede wszystkim dobra zabawa. Jak nam powiedziała Alicja Czwojdrak, taniec odgrywa wielką rolę w rozwoju młodego człowieka. Taniec daje tyle radości. Zawsze imprezę kończę wspólnym tańcem, wspólną zabawą, gdzie mogą jeszcze tą swoją ekspresję pokazać dodatkowo. To ma być przegląd, który po prostu ma nam dać jakiś czas wspólnie spędzony i wspólną zabawę. Co takim dzieciakom daje taniec? Ojej, ja mówię zawsze, że taniec to daje mnóstwo radości. Przede wszystkim ruszają się dzieci, wyrabia się poczucie rytmu i one się ze sobą muszą zgrać. Przegląd taneczny zorganizowany przez zespół szkół nr 7 udowodnił, że przedszkolaki potrafią i, co ważne, lubią tańczyć.